kiedy MFK będzie chciała odpalić Ultimate'a. Ta, weź człowieku, postaw jest, dobrego Ultimate'a na Syndrę. Jest szansa, że zawsze będzie dostępna albo, albo umiejętność E od Syndry, to jest Cut of the Week, albo nawet Ultimate od Vi. Bo wygląda, jakby Krasner chciał tutaj w końcu zainterweniować. Ma blue buffa dla siebie, gra tą Eliską. Oj, do bazy poszedł Dawkex! I to jest idealny timing. Krasner, pierwsza krew na jego konto i na konto jego drużyny. Ników, czemu nie mieliby spróbować tylko jak na górnej alejce? Ultimate ze strony Sevensa, żeby spłycić tą falę, ale to nie pomoże uchronić go przed śmiercią. Pierwsza eliminacja na konto, tam Keksa i zabrakło naprawdę niewiele. A Mine Maciek z tą kotwicą nie trafi, ale pójdzie z Ultimate'em i Depth Charge da eliminację na Sleeperze, prawda? Prawda? Nie ma chwila. Musiał złapać. Tak jest. Tak jest. On już ma boczka, trzeba o tym pamiętać, ale Ariana... Aha, okay. Leci do przodu. I to z supportem. Mine Maciek jak najbardziej tam jest. I to pozwoli zgarnąć na siebie może nawet podwójne zabójstwo. Przyciągnięty Vayana. Pierwsza eliminacja wpada na konto Ariany. Ale widziałem m.in. tweet od Sheru. Może o tym za chwilę, bo Allurebank Team nie zwalnia tempa i Jaken ponownie upadnie. To który tak banalnie prosto trafić. Teraz jednak będą rewanżować się Arianie. Ten sam na czterech. Zostanie oddany w ręce Vayany, tam jeszcze Damkex dojeżdża, bo myślałem, że to Zeri będzie inkasowała te też tak osoby, a naturalny Forsaken też jakby istnieje w zeszłym tygodniu, więc myślę, że Exit jeszcze nie jest poza grą, tylko to jest ważny moment dla nich. Vayana wyłapany poza pozycją i zostanie od razu wyeliminowany przez Sevensa i jak najbardziej dołączy do tego jeszcze zabójstwo Many. Mine Maciek będzie starał się złapać Ekena, ale on zgrabnie tą fiarą będzie w stanie się wydostać. Już naprawdę wiele razy go widziałem. Właśnie. To satysfakcja, jaką czerpie z tych obrażeń, które zadaje na kombo, jest niesamowita. Teraz widzieliśmy bez Prowlers to, co był w stanie zrobić Damkexowi. I widzimy też, co jest w stanie zrobić Sevens. Myślę, że jego MF-ka zawsze budziła postrach. No ojej. Bo... Jeżeli uniknie Kokona... I zrobił to... Bo... I ucieknie. Ale upadnie w tym wszystkim Vayana, więc 1-0. Ej, szczerze mówiąc, w tej sytuacji to i tak całkiem nieźle, bo... Myślę, że Exit... No musi znaleźć coś dla siebie w rodzaju cudu i jeszcze Damkex w objęciach Renektona, który może jeszcze nie ma tych dwóch przedmiotów skompletowanych. Ma w razie czego błysk Damkex, ale czy w ogóle będzie go używać? Wychodzi na to, że nie. No jeszcze Sevens dołącza, ale jest już dawno po walce. Xeoner upada, to kolejny double kill dla MF-ki. Ze specjalnym pozdro dla Fryderyka Kozioła. Tak, taczka została. Ojejku. A Many ma... Strasznie dużo obrażeń. Pozdro dla Manego tutaj, bo... O, to już chyba są, wiesz, takie zagrania, które podejmujesz z czystej desperacji. To jest anihilacja, exit. Czy Jaken ucieknie? Czy Krasner przeżyje? Przeżyje. Ma zegar. Jeszcze Mine Maciek poprawi kotwicą. Sevens przyprawi to wszystko szczyptą autoataku. Co teraz mam myśleć o exit? Widzieliśmy dobre zagrania z ich strony i mamy próbę kolejnego takowego zagrania. Sevens prawie wyeliminowany. Będzie w stanie przeżyć, Damkex się rozkręca, już trochę tych obrażeń ma. Aha, Krasner pada. Czy dwa takie momenty jak przed chwilą na smoku? Wtedy może Exit byłoby w stanie skombakować, ale chyba to się po prostu nie wydarzy. Sevens, kolejny frag dla niego. Ariana tańczy w bazie przeciwnika. Jest Soraku w tym momencie, która mogłaby szybko zaleczyć swoje rany. Tutaj o, Vayana! Tylko shieldów, oj, Vayana daje się złapać. I to może otworzyć drogę do Nexusa. I chyba po prostu zapomniał sprawdzić tabulator i zobaczyć, że ta Zonia jest jak najbardziej dla Kraslera dostępna. W ogóle Krasler tak świetnie gra Zonią w tej grze. Ile razy uratowała go on ratuje swoje własne życie dzięki temu. I teraz to pozwoli Allurebank Teamowi zakończyć ten niemrawy okres. Zakończyć, nie powiem, że jakąś ogromną pasę porażek, bo pojawiło się ostatnie zwycięstwo, ale to były złe czasy dla Allurebank Teamu. Mam nadzieję, że będą oddzielone grubą kreską. Pokonali Exit.